przeglądałem sobie internet totalnie z nudów z rana. Widziałem między innymi rekord świata zigzaka w trybie bez możliwości poruszania się, obracania dosłownie wszystkiego i mając tylko 10 sekund na każdą rundę. Pomyślałem sobie, że z braku laku może ja spróbuję sobie zagrać kilka gierek. Na tamten moment mój rekord w tym trybie wynosił 23 386 punktów, czyli był całkiem okej, ale bez szału. Natomiast później stało się to. Jeszcze szybciutka autoreklama, przypominam, że odcinki pojawiają się codziennie na kanale, dlatego warto subskrybować wraz z opcją dzwoneczka i wszystko, aby powiadomienia przychodziły. No i chcę wam podziękować, bo to tylko i wyłącznie dzięki wam mam szansę nagrywać odcinki codziennie. Ale to już bez gadania, lećmy z kolejnym odcinkiem. Zagrałem dosłownie jedną grę i zobaczcie, co się stało. 23 tysiące punktów i 748 końcóweczka. Mój osobisty rekord pobity i prawie 24 tysiące punktów. Wszystko zaczęło się w rundzie w Sri Lankowej. Właśnie na Sri Lance mieliśmy pierwszy guess. Chciałem walić centralnie w środek Sri Lanki, ale i tak koniec końców wynik całkiem niezły. Drugi przykład to już była południowa Afryka i tutaj całkiem również niezły strzał. Natomiast trzeci, myślałem, że to Lesotho, natomiast to było bardzo bliziutko. Strasznie podobny był ten wygląd do Lesotho, więc strzał też całkiem niezły. Czwarta runda to Szwajcaria i tej najbardziej żałuję, bo gdyby nie to, że przez chwilę myślałem, że to może być Andora, to dałbym mniej więcej w to miejsce i tych punktów byłoby pewnie w granicy 900. Na piąta runda to też takie z byle czego, nie widziałem blach portugalskich, gdzieś mi tam przyszło olśnienie, że to może być Portugalia i też bardzo ładny strzał, żałuję, że nie dałem w sam środek Portugalii, bo już z tego naprawdę dało się zrobić 24 koła punktów. Tutaj jeszcze macie potwierdzenie, zobaczcie sobie, że na każdą z rundę było maksymalnie 10 sekund i zobaczcie jeszcze sobie, tutaj mamy game settings 10 sekund bez ruszania się, jakbym teraz wcisnął Diver's Worda bez żadnych przecinek, to mam właśnie taki wynik. Ja pierdzielę, wiecie co, uświadomiłem sobie, że ja nie usunąłem opcji bez możliwości tego zoomowania, ja tego nie robiłem, ja w ogóle nie przybliżałem ani nic, zapomniałem, że nie wyłączyłem tych opcji, dałem po prostu, a dobra, nieistotne, więc tego rekordu sobie nie zaliczam, ale wierzcie mi, tak lub nie, że naprawdę grałem bez możliwości zoomowania ani niczego się, więc jestem troszeczkę z siebie dumny, ale to i tak nic, spróbujmy zrobić teraz ten rekord. Powiem wam tak, czuję w sobie moc, mamy wszystko już dobrze ustawione, więc zacznijmy. Może już pierwsza gra nam pójdzie jako tako, to jest Turcja i tylko może bardziej o te tereny. Może gdzieś tutaj? Dobra, jeszcze mogłem bardziej, bo myślałem, że bardziej te, no ale dobra, okej, 4300 to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest bodajże Ulaanbaatar, tak mi się wydaje. Tak jest, to jest piękny strzał, 3 km od celu. To natomiast wygląda jak Szwajcaria. Znowu, więc może gdzieś te tereny w ogóle szwajcarskie. Nie, to były Włochy na granicy z, trochę ze Szwajcarią. No dobra. Wynik też całkiem niezły i to jest już wynik ciężka runda. Nic mi nie przychodzi do głowy. Nie, może Turcja znowu, ale to już nie, Rumunia. To była ciężka gra. A zobaczmy na szybko jeszcze jedną. Polska, no nie. Kurde. Gdzieś tu może w Polsce. Aj, blisko Wrocławia. Szkoda, bo już z tej gry dało się zrobić naprawdę fajny wynik. Popróbujmy coś tu podziałać. To jest Tajwan, więc dobrze jakbyśmy fajnie zaczęli. Może gdzieś te tereny tajwańskie i niżej. No dobra, bardziej na południu, ale 4,5 to wciąż nie najgorszy wynik. Argentyna. Argentyna, ale patrzcie jak na północy, widzicie, tutaj jeden głupi strzał i to już jest tylko 2500 punktów, pomimo tego, że dałem w sumie w dobry kraj. To wygląda jak... Kurde, chyba Lesotho bym powiedział w tym przypadku, gdzieś tutaj. Tak jest, to było Lesotho, więc ładnie zaczynamy. To jest Kolumbia na moje. Gdzieś może te tereny Kolumbii. Proszę, dobry strzał. Dobra, nie jest najgorzej, nie jest aż tak źle. Chciałem jeszcze bardziej gdzieś tutaj walić, no ale okej. Ach. Francja, gdzieś o te tereny, bliżej Monako. Nie, to był Paryż, kurde. Zawsze daję Paryż, ale tutaj nie czułem. A byłaby, a co jeszcze byłoby? Coś ciężkiego?
kurde, Dania by była. Dajmy, że gdzieś tu, okej, okay, nie najgorzej. I co ostatnie by było? Oj, tu już coś ciężkiego. Nie wiem, Bułgaria raczej nie, ale już dam. Nie, Włochy, więc spoko w sumie. Czy to jest Szwajcaria? Może gdzieś tu? Okej, okay, nie najgorszy strzał. Czy to jest Butan? Dobra, na samiutkiej granicy. To jest chyba Tajwan, ale boję się Korei. Dajmy blisko Tajpej. O kurde! Come on, come on. Queenstown, Queenstown. On był gdzieś... A, gdzie było Queenstown? Nie gdzieś tu na dole? Kurde, pamiętałem tą nazwę. Gdzie było Queenstown? Tak! Tak jest, tu było gdzieś Queenstown. Come on. Zmiana! Które to miasto? Nie, trochę wygląda jak Warszawa, gdzieś na Pradze północ. Warszawa, proszę. Nie, Poznań! Ach, kurde. Ile? 23 300. Aj, ta Polska, kurde. Aj, to mógł być taki piękny wynik. Tu w Afryce nie najgorszy strzał. Czułem, jest tu Queenstown. Jakbym znalazł na mapie, to Queenstown. Drugi strzał przepiękny w Butan. Trzeci Tajwan, też piękny strzał. Czwarty strzał, to gdzie to było? Południowa, a nie, to była Południa Afryka, przepraszam. Ja pierdzielę, ten Poznań. Ile my tam mieliśmy punktów? To szczerze, to tereny wyglądają jak Pragi północ, bo kiedyś mieszkałem. 4300, jakbym dał Poznań, byłoby z 500, byłoby bardzo blisko 24 000. Ale że Polska mnie tak zniszczyła. I ta czwarta runda w Afryce też, jakbym znalazł to Queenstown. To było na 24 koła. Tak blisko jak ja, nie był ciebie. Dobra, już nie będę teraz psuł algorytmu, bo wiem, że wyjdziecie. A Jupeksik na przykład wejdzie, bo zostawił suba, a dla ciebie piękny strzał? No, nie mogło być lepiej jak na Lesuto, ale wciąż nieźle. Zachęcam do subowania jak kolega. Nazaret tutaj wstrzeliłem. Prawostronny ruch z tym słupem. Kurde, nie wiem. Brazylia chyba, gdzieś tu. No, Brazylia, ale zobaczcie, już taki strzał w Brazylię, a ile punktów? Powiem wam, że ta runda w Polsce boli, bo bez niej... Wow, piękny strzał w Argentynie, wow. No już, taki ładny strzał, a teraz, no nie no. Może gdzieś, nie wiem, Massachusetts, ale to już taki strzał. Kurde, to Kanada w ogóle, ale no dobra, no nie jest aż tak źle. Nie jest. Kurde, to Południowa Korea, nie. Nie wiem, co to jest? O Jezu, już nie ma czasu, Tajwan, ale nie wiedziałem, już się pogubiłem, Tajlandia to była. Zróbmy jeszcze z jedną dobrą grę, come on. To jest chyba Ghana, bym powiedział. Może gdzieś te tereny Gany. Okej, okay, piękny strzał w Ganie. O, nie wiem, imo gdzieś tutaj w Malezji. Kurde, to, a nie, to była Indonezja. No ale to nie, no 3000 punktów, za słabo. I patrzcie, i Polska znowu, no. Może gdzieś te tereny tym razem. Patrzcie, ładny strzał, Legnica to była. A tutaj natomiast coś, co... Nie wiem, Jersey, tak. Bo to i tak już nic nie zmieni. Nie, to, ale kurde, i tak nawet nie najgorszy strzał byłby. No ale nie, no na koniec tutaj by dało Australię, to i tak nic z tego. Czy czeka na... Czy to jest Pol... Nie, to nie Polska. To może być Słowacja na granicy z Polską. Tak jest, patrzcie jak idealnie, żebym zgadł. To sama granica trzeba było dać, ale okej. Okay. Strzał śliczny. Nie wiem. Indonezja gdzieś tu. Kurde, Indonezja, ale druga strona. Nie, to już jest za mało punktów. Mocki. To może być gdzieś w Chorwacji. Nie, to było na granicy. Ale Chorwacja, rzeczywiście. Tylko zobaczcie, w innym miejscu kompletnie. Szkoda. Bo gdy... Nie, no to byłyby i tak Stany. O kurde! Co ja dałem w Stanach?
10 km od. Już chciałem powiedzieć, że to i tak stany, to i tak nic by z tego nie było. McDonald's! Jaki strzał! A ostatnia runda gdzie? W Brazylii. Nie, no to w Brazylii tak już bym nie dał dobrego miejsca, no nie. Ale kurde strzał! Chyba najlepszy mój strzał w życiu w Stanach Zjednoczonych, przysięgam. Runda ta w Polsce niesamowicie boli, bo byśmy być może zrobili 24 tysiące punktów. No cóż, ja wam w międzyczasie pięknie dziękuję za dzisiaj, za łapki w górę, suby i widzimy się już jutro. Do usłyszenia!